Jesteśmy w Szawnicy na Palenicy, na trasie numer 1, w trakcie Mistrzostw Polski Seniorów, w ramach których organizujemy slalom gigant, slalom i slalom równoległy. Tu kończą się dywagacje, kto ile ma FIS punktów, kto jak ładnie jeździ, kto jaki ma skręt. Tu decyduje kolejność na mecie. Fajnie wrócić do Mistrzostw Polski, ponieważ w zeszłym roku nie udało mi się wystartować, bo byłam kontuzjowana. Fajnie wrócić już w ten rytm zawodu. Prosto stąd wyjeżdżamy do Krwawca na Słowenię na kolejne Puchary Europy i następną dużą taką imprezą, na którą jedziemy, są Mistrzostwa Świata w Cortinie. This piste have everything. Have lots of parts. It's steep and it's turny and it's flat. I'm very happy with this place and it was awesome. Yeah. Ciągły atak w każdym skręcie. To była najważniejsza rzecz. Przejazd pierwszy był w porządku, powiedział, z moimi błędami, a w drugim poszedłem tyle, ile potrafiłem i się udało. Jest to moja pierwsza wygrana w Mistrzostwach Polski Seniorów, dlatego jestem strasznie zadowolona. Dziękuję! Wczoraj było dość rozczarowanie, no ale dzisiaj się udało. Udało się dwa dość dobre przejazdy. Ja teraz wracam po kontuzji, miałem 2 miesiące przerwy od nart, także są to pierwsze starty po przerwie i no zobaczymy co dalej. Trzeciego dnia przygotowana jest nowa, świetna trasa do slalomu równoległego. Bardzo widowiskowa konkurencja, a jeszcze do tego dodając skok, który tam w połowie trasy się znajduje. Oj, będą emocje. Sport jest dla nas ważny. Wspieramy ten sport. Jesteśmy partnerem polskiego mistrza. To jest najtrudniejsza trasa w Polsce i najlepsza trasa w Polsce dla sportu na wysokim poziomie. Dziękuję uczestnikom, dziękuję trenerom, dziękuję organizatorom, dziękuję ekipie ze Szczawnicy, która tutaj naprawdę dała z siebie bardzo dużo, żeby tę trasę przygotować. Dziękuję też GoProwcom za zabezpieczenie. Gratuluję zwycięzcom.